jest napisane, że to Pan założył Syjon i że w nim znajdą ostoję pomocy Jego ludu. Kościół jest miejscem, w którym można znaleźć ostoję do swojego życia. Ja bardzo kocham Kościół i szanuję Kościół. Ale to jest o tyle trudne dla wielu ludzi, bo jeśli nie rozpoznaje się w Kościele domu, tylko rozpoznaje się instytucję, to jest trudne bardzo. Bo dom wielu ludziom się źle kojarzy, albo źle jest rozumiany. Ale Kościół jest domem. To jest dom. Inny może dom, niż wydawało ci się, że dom, jak dom powinien wyglądać. Ale to jest dom. I to jest jedyny pomysł Boga na to, w jaki sposób mamy żyć. Jedyny pomysł Boga, bo nie ma innego pomysłu na to, w jaki sposób żyć. Tutaj. Jeżeli człowiek odrodzony z Bożego Ducha nie swoim sercem, całym swoim sercem nie przylgnie do filozofii Kościoła, to jest bezdomny. Bezdomny człowiek. Bezdomny. Ja znalazłem w Kościele ostoję. Ja takie coś znalazłem. Ja w ogóle wiem, że każdy może takie coś znaleźć. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to powiedz do Boga, że chcesz zobaczyć Kościół zupełnie z innej perspektywy, niż do tej pory widziałeś. Spójrz na mnie i naucz mnie, jak ja mam widzieć Kościół, jak ja mam czerpać z tego domu i w jaki sposób ja mam być źródłem dla innych w tym domu. Jak tu żyć w tym domu, Boże, naucz mnie. Ja modliłem się do Boga o to, jak żyć w Kościele. A najpierw moje serce ustawiło się bardzo prosto i w ten sposób, że nie ma innej alternatywy. Bo Bóg założył Syjon i w nim znajdą ostoję ubodzy Jego ludu. Ubodzy to nie są biedni ludzie. Ubodzy to ci, którzy mają nadzieję w Bogu. To ci są ubogimi. I Syjon jest symbolem, prasymbolem obecnego Kościoła. Módl się w ten sposób. Dlatego, że przed laty dostaliśmy słowo od Boga z Agatą, że wszystko, czego będziecie potrzebowali w życiu, znajdziecie w Kościele. Wszystko. Nie trochę. Powiedział do nas prorok, wszystko, czego będziecie potrzebowali w życiu, znajdziecie w Kościele. Wszystko, jeżeli chodzi o ducha, duszę i ciało, znajdziecie w Kościele, nie gdzieś. Rozumiecie? Jeszcze jedna rzecz. Wielu ludzi błąka się, mówią, my jesteśmy w Kościele. I oni nawet znajdują się w różnych wspólnotach. Ale prawda jest taka, że oni sobie dobrali dane wspólnoty do swojego indywidualizmu i nazywają to domem. I my jesteśmy też w domu. Nie mów do nas, że w domu nie jesteśmy. Oni nie są w domu. Oni zawsze tam są
gdzieś na samym skraju. Stoją w przedpokoju i tolerują to, co się tam dzieje, bo to jest wprost proporcjonalne do tego, jak wygląda ich indywidualistyczna dusza. Ale wiesz, jak jest z domem? Jakoś gdzieś się rodzisz i czy chcesz, czy nie chcesz, to jest twój dom. Rodziny się nie wybiera. Rozumiesz? Gdzieś się rodzisz i nie masz na to wpływu. Nie można sobie wybrać. Gdzieś się rodzisz. Musisz wiedzieć, gdzie rzeczywiście się narodziłeś. Ja nie mówię o narodzeniu z Bożego Ducha. Ja mówię, że musisz wiedzieć, gdzie narodziłeś się do życia. I to jest twój dom. Tam, gdzie narodziłeś się do życia. I teraz jak będziesz się modlił, to powiedz, Boże, ja chcę widzieć ten dom rzeczywiście takim, jakim on jest. I ja chcę w tym domu żyć pełnią życia i być dla innych źródłem. Ojcze, ja modlę się o to i chcę, żeby ludzie to widzieli dzisiaj. Ja chcę, żeby dzisiejszy dzień był dniem przełomu w ludzkich umysłach. Jeżeli chodzi o Twój święty Kościół, wywyższam Ciebie, Boże, jedyny i święty, potężny i wielki. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz. Wieczny Królu, wywyższamy Ciebie. Ty, którego słowa są wieczne. Ty, którego czyny są wieczne. Wywyższamy Cię. Szakateo la szali mare la haradzis. Uwielbiamy Ciebie. Królu nasz.
Yeah.
świeci słońce. Uwielbiam Cię na ciemniejszą noc. Uwielbiam Cię, gdy Bogu modlitwa. Uwielbiam Cię, gdy wszystko gra. Zwycięstwo mam. Zwycięstwo mam. Zwycięstwo mam. Zwycięstwo mam. Wszystko mogę, uwielbiam Cię, zwycięstwo mam. Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce. Uwielbiam Cię, najciemniejszą noc. Uwielbiam Cię, kiedy wokół bitwa. Uwielbiam Cię, kiedy wszystko gra.
Wszystko ma ogromne znaczenie, nawet podnoszenie rąk do góry. Nie bądź pasywny. Bądźcie do przodu, zróbcie dla nich miejsce. Cały czas nauczamy i uczymy tego, że naszym językiem jesteśmy w stanie rozpalić bieg życia. Możemy mieć dzisiaj spotkanie najlepsze ze wszystkich. Możemy dzisiaj przełamać wszystko to, co cię opresjonuje. Pytanie, czy jesteś zaangażowany? Jesteś zaangażowany? Pytanie, czy jesteś zaangażowany? Jak bardzo? Jak bardzo ci zależy? Jak bardzo chcesz? Jak bardzo pragniesz? Jak bardzo pragniesz? Jak bardzo pragniesz? Jak bardzo pragniesz? Thank you.
wszystko mogę. Uwielbiam Cię i zwycięstwo mam. Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce. Uwielbiam Cię, najciemniejszą noc. Uwielbiam Cię, kiedy wokół mitwa. Uwielbiam Cię, kiedy wszystko gram. Uwielbiam Cię, bo jesteś godzien. Wszystko mogę, uwielbiam Cię i zwycięstwo mam. Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce. Uwielbiam Cię, najciemniejszą noc. Uwielbiam Cię, kiedy wokół bitwa. Uwielbiam Cię, kiedy wszystko gra. Zwycięstwo ma.
Jezusa. To chodzi o Jezusa. Twoja wiara ma być ugruntowana na osobie Jezusa. Jeśli nie jest ugruntowana na osobie Jezusa, to jak powiedział nasz starszy brat Lester Samral, to jest magia. Ludzie się spodziewają magii, a to chodzi o Jezusa. O Jezusa, sprawcę i dokończyciela twojej i mojej wiary. Twojej i mojej wiary.
wartości. Módl się o poszerzenie teraz, abyś przyjął więcej. Przeklij wszelką ciasnotę w sercu. Przeklij teraz ciasnotę w swoim sercu. Przeklij to. Nakaż duchom ciasnoty, aby odeszły. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Możesz więcej wlać w to naczynie. Boże, moje ściany to wytrzymają. Boże, teraz przyjmuję to przez wiarę. Przyjmuję to przez wiarę. Jestem jak nowy bukłak. Poszerzają mi się ściany. Poszerzają mi się ściany. Szakata Lazara, wakata lara.
zapalony teraz. Bóg mówi do ciebie, nie zadałeś mi więcej tego pytania. Odpowiedziałem ci na nie po raz pierwszy. To jest odpowiedź moja. To jest moje stanowisko w tej sprawie. To jest moje stanowisko. Już nie pytaj o to. Musisz teraz uwierzyć, że to jest stanowisko moje w tej sprawie. Thank you.
Wiem, w skórach Twoich.
między ludźmi. Ta grupa ludzi biegnie do przodu, działa cały czas, pędzi. I druga grupa ludzi, to grupa ludzi, który wiele rzeczy nie wychodzi w życiu osobistym. Nie pędzą, ponieważ ich osobiste życie jest naszpikowane różnego rodzaju problemami i blokadami. Chcę, żeby wyszedł do przodu każdy, którego życie jest, jego prywatne życie jest naszpikowane takimi problemami i blokadami. I dlatego nie pędzi do przodu. Dlatego nie angażuje się w różne rzeczy. Chcę, żeby takie osoby wyszły tylko do przodu. Ostańcie tu, nie to. Muszę drugi. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy...
którzy nie biegną do przodu i przyglądają się tym silnym, którzy biegną. Ja niweluję ten rozdźwięk przez imię Jezus. Ja niweluję ten rozdźwięk przez imię Jezus. Niweluję ten rozdźwięk teraz przez imię Jezus. Alleluja. Macie po dwie ręce. Nie trzeba kłaść dwukrotnie jednego człowieka. Dwie ręce dwóch ludzi. Słabi niech biorą od siły. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wypełniaj Duchu Święty ludzi. Szakatarada, sarada, zapakada. Telarada, sarada, serenada. Ze swojego, przez imię Jezus, z siły, którą włożył w was Bóg. Według słowa, czego zebrał mało, ja będę miał za mało. Szara patarana, ta sama na nas, a kto zebrał dużo, i będzie miał za dużo. Siłę życia w Kościele. Ja wyrównuję siłę życia. Wyrównuję siłę życia. Tylko udzielajcie więcej. Żadnych woli. Żadnych wodnych odwolnienia. Żadnych dziwnych pozycji. Tylko udzielajcie. Siła. 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 Siła.
każdego z rozgodanego życia. Przez imię Jezus. Równorzędny z ich służbą. Stan ich życia będzie równorzędny z ich służbą. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hasza katelego do lodu do wnętrza Jezus. Ruach synem wywyższamy Ci się. Ty, który jesteś głową Kościoła. Ty, który jesteś źródłem Kościoła. Siłą Kościoła. Jak się dziś zdecydowałeś, musisz być konsekwentny wobec siebie. Konsekwentny wobec swoich decyzji. Inaczej się nic w Twoim życiu nie zdarzy. Nie może być w Tobie odrobiny zachwiania. To, co podjąłeś dzisiaj, tą decyzję, którą podjąłeś, musisz od dzisiejszego dnia już zacząć ją realizować. Jeśli z czegoś spokutowałeś, to od jutrzejszego dnia masz gwarant, że będziesz zmierzał w zupełnie innym kierunku. Bo to jest definicja pokuty, że idziemy w zupełnie innym kierunku. Bądź konsekwentny wobec siebie. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Nikt. Nikt. Nawet Pan Jezus, choć tak bardzo nas ukochał, nie podejmie za ciebie decyzji i nie będzie za ciebie konsekwentny. Ty musisz być konsekwentny. Tam nie ma żadnych emocji, tam nie ma żadnych uczuć. To jest suche, jak kawałek surowego mięcha. A później jest widoczna potrawa. Najpierw jest kawałek surowego mięsa, potem go przyprawiamy, smażymy i mamy obiad. Możemy kogoś na przykład poczęstować dobrym stekiem. Kiedyś przyglądałam się pewnemu uwielbieniu i w moim sercu pojawiło się pragnienie, że też chcę takie uwielbienie prowadzić. I mówię, Boże, chcę się spotkać z tymi ludźmi. Chcę, aby ktoś z tego zespołu położył na mnie ręce. Wydarzyło się więcej, ponieważ położył na mnie ręce apostoł. Ale ja miałam podjętą decyzję, że chcę uwielbiać Boga swoim życiem. Wobec siebie samego. Czy wyjrzałeś w siebie? Nie zwalając już na nikogo. Wyjrzałeś w swoje serce głęboko i powiedziałeś, Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niemu. Na nikogo nie zwalam. Mam w to, co uwierzyłem i nie mam to, w co nie uwierzyłem. Dzisiaj decyduję, że chcę być praktykiem Twojego słowa. Nie teoretykiem, ale praktykiem. Chcę praktykować Twoje słowo. Chcę być wykonawcą Twojego słowa.
uwielbiamy Cię. Jeśli ktoś choruje, potrzebujesz uzdrowienia, chodź do przodu teraz. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, wyjdź. Korzystaj z Bożej mocy. Podchodźcie, ewangeliści. Działajcie.
serca jest jedny Bóg. Prostego chodzenia z Bogiem i prostego dotykania Boga. Z tego
teoretykami i tymi, którzy mają taką wypasioną głowę, nie chce się być. No nie chce się być, żebyś nawet mówił super duchowe rzeczy. Zobaczcie, to nie chce się być, ale chce się być z ludźmi tak zwanymi normalnymi. Bądźcie normalni. Wiemy dużo, ale musimy w prosty sposób dotykać Boga i siebie nawzajem. I siebie nawzajem. Nie wsadzać se palucha tam w oko, wiesz. Ale ty tam masz warownię. Ja góra. Choć ci ją rozwalę. A ja nie chcę. Rozumiecie? Możemy fajnie ze sobą być. Możecie mieć fajny czas na grupach domowych. Możecie w prosty sposób opowiadać sobie świadectwo. Świadectwo jest tak potężne i tak zachęcające, że nie pytaj. Tylko pytanie, czy mamy umiejętność do opowiadania tych świadectw. Rozumiecie? Wszyscy przeżywacie w ogóle Boga. Chodzicie z Nim, przeżywacie Boga, macie na pewno gromadę świadectw. Tylko nie próbujcie w tym wszystkim się od razu nauczać. Bo to się tego słuchać po prostu nie chce, wiecie, od tego się ucieka. Ale jak się w prosty sposób w ogóle, wiesz, siada koło kogoś, weź, coś tam ci słucha, wystaje, to ma oko i zaczniesz w normalny sposób mówić do niego świadectwo twojego życia. Uwierz mi, będzie cię słuchał. Tylko stwórz koło siebie normalną atmosferę. Normalną, normalnego człowieka. Wiecie, że w ogóle my dzień dobry też mówimy. Musimy mówić dzień dobry. Nie wiem, jak ktoś w kościele przychodzi się. W ogóle jak się nawróciło do Pana Jezusa, to nie przestało się mówić dzień dobry, dziękuję, poproszę. Wiecie. Ale jak się na to postawić, to królem. No to nie chce się, tak wiecie. To nie chce się być drugim człowiekiem. Ale jak się człowiek normalnie zachowuje, mówi się dzień dobry, przepraszam, dziękuję. To jest zupełnie inaczej. To wtedy będziesz mógł przekazać w formie twojego świadectwa najtrudniejszą rzecz do życia tego człowieka. I zrobisz to w taki sposób, że gwarantuje ci, że on cię posłucha. Po prostu cię posłucha. Inaczej cię nie posłucha. I inaczej, jak nie będzie tej takiej atmosfery fajnej, którą tworzymy, nie będziemy mogli się wzajemnie co? Zasilać. Czyli tak naprawdę ta nauka będzie przelatywała, bo nie będziemy dawać na siebie wzajemnie wpływać. A jak będziemy przede wszystkim normalni, bo w ogóle chrześcijanin to jest normalny człowiek. Z nim się chce wręcz być, a nie od niego uciec. Uciekać od chrześcijanina może ktoś, kto jest zdemonizowany. Rozumiecie? A normalnie powinniśmy chcieć ze sobą przebywać. Tylko trzeba zmienić troszkę w główce sobie. I że jestem królem, jestem. Ja też jestem królową. I co z tego? To mnie upoważnia do takiego zniżenia się, rozumiecie? Jesteś królem, to musisz się uniżyć. Nie trząchać berłem, tylko trzeba się uniżyć. Ojcze, dziękujemy Tobie za proste dotykanie Ciebie. Dziękujemy Ci, że dajesz nam moc i umiejętność, abyśmy ze sobą byli, aby między nami była atmosfera przyjazna, miłosna i taka, w której chce się być ze sobą. Bierzemy odpowiedzialność. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy czas, za wszystko, co się dzisiaj urodziło do życia. My ochraniamy to Twoją świętą krwią. Dziękujemy Ci za każde świadectwo, które będzie dzisiaj powiedziane. Dziękujemy Ci za słowo. Dziękujemy Ci za pieniądze. Dziękujemy Ci za nasze dzieci. Dziękujemy Ci za cały dzień do końca. Dziękujemy Ci, że on będzie szczęśliwy. Dziękujemy Ci, że dajesz nam jeszcze dzisiaj możliwość, abyśmy głosili Twoje słowo, abyśmy głosili Ewangelię. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Sukuru, masz się kadera na masę.
zadać. Myślę.